Oddział Przygotowania Wojskowego to taka nowa inicjatywa, która została przedstawiona przez Ministerstwo Obrony Narodowej jako kontynuacja akcji certyfikowanych wojskowych klas mundurowych. Akcji, w której właściwie programu, w którym uczestniczyliśmy, począwszy od drugiej edycji i uczestniczymy do dzisiaj, jest w tej chwili ogłoszona i realizowana czwarta edycja. Można by powiedzieć, że w oparciu o ten program certyfikowanych klas mundurowych, nabierano, że tak powiem, doświadczenia oraz wniosków do stworzenia oddziału przygotowania wojskowego. Stąd też pojawił się pomysł, ażeby od tego nowego roku szkolnego, czyli roku 2020-2021, stworzone zostały zupełnie jakby nowa formuła klas, które mają przygotowywać docelowo do funkcjonowania w mundurze, tak, bez względu na to, jaki to mundur będzie, ale generalnie chodzi o to przede wszystkim, że dawało to dużą wiedzę i umiejętności z zakresu poznawania taktyki wojskowej, działalności związanej z funkcjonowaniem wojska, a także kwestii związanych z doświadczeniem takim poligonowym, terenoznawstwem i wiele, wiele innych elementów, które się w trakcie tych zajęć pojawia. Można by powiedzieć, że przedstawiano taką ofertę do wszystkich szkół, które funkcjonują obecnie i działają w zakresie klas mundurowych. Płynęło 180 wniosków. Pośród tych 180 wniosków 130 zostało pozytywnie zaakceptowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej. I tutaj szczególna radość z naszej strony, ponieważ jeden z tych wniosków dotyczył Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej, czyli Liceum Ogólnokształcącego, i został pozytywnie odebrany przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Do tego zostały opracowane opinie przez Wojewódzki Sztab Wojskowy oraz Kuratorium Oświaty w Białymstoku, i właśnie w oparciu o te opinie, w oparciu o pewne jakby takie twarde dane dotyczące kadry przygotowującej młodzież do pełnienia tych funkcji, a także dotychczasowej współpracy z jednostkami wojskowymi, wybrano, no, myślę, najlepszych, tak? Czyli generalnie rzecz biorąc, to jest dla nas ogromna satysfakcja, że jedną z 130 szkół jest Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Białostockiej. Stąd też od 1 września ruszamy z nowym, zupełnie nowym typem szkoły, które, mam nadzieję, da młodzieży dużo satysfakcji. Na pewno będzie to wspaniała przygoda z wojskowością, ale także ostatecznie da możliwość dalszej realizacji kształcenia wojskowego bądź też pracy w mundurze, ponieważ te oddziały przygotowania wojskowego to także dodatkowe punkty przy staraniu się o dalszą albo naukę, albo pracę mundurową.